Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozebrać smartfona Huawei Mate 7. Zatem bierzmy się do roboty. Na początek wyjmijcie dwie tacki na kartę SIM, a także na kartę SD, które znajdują się po lewej stronie urządzenia. Teraz przerzućcie urządzenie na drugą stronę, korzystając z kostki. Podważcie dolną plastikową osłonkę. Zróbcie to zaraz przy ramce ekranu. Kolejnym krokiem jest odkręcenie tych dwóch śrubek przytrzymujących górną część obudowy. Teraz również, pomagając sobie kostką, odczepcie zatrzaski obudowy. Uważajcie podczas zdejmowania klapki, ponieważ znajduje się tutaj kabel flex od czytnika linii papilarnych, który musicie odczepić. Gotowe. Kolejnym etapem jest odkręcenie śrubki przytrzymującej osłonę złącza baterii i tego prowadzącego do płytek głównej od portu ładowania. Następnie odczepcie wczepkę od baterii, od dolnej części płyty głównej, a także od ekranu, a także kabel antenowy. Teraz możemy odkręcić osłonę dolnej części płyty głównej wraz z głośnikiem. Odczepcie także drugie złącze kabla flex. Po użyciu niewielkiej ilości siły wszystko odchodzi tak jak trzeba. Kolejny etap to demontaż baterii. Jest ona przyklejona na dwóch kawałkach taśmy obustronnie klejącej. Nie wpychajcie zbyt głęboko kostki czy też karty, tak aby nie uszkodzić kabla flex idącego od ekranu. Odczepmy teraz kabel łączący przyciski włączania, także głośności od płyty głównej. W tym celu użyjemy płaskiego śrubokręta. Wypchnijcie go tak, aby przyciski odkleiły się od ramki. Kolejny krok to zdemontowanie płyty głównej. Przytrzymuję ją 5 śrubek. 3 u góry, jedna przy oczku aparatu, a także jedna w lewym dolnym rogu. Teraz zdejmijcie te dwie znajdujące się na górze osłonki, które przytrzymują płytę główną na miejscu, a także odczepcie wczepkę od aparatu. Teraz możemy wyjąć płytę główną. Pamiętajcie jednak przed tym o tym wibratorze, który zdemontować możemy, wpychając pod niego z lewej strony płaski śrubokręt. Ostatnie elementy, które pozostały nam do demontażu, to główny aparat, a także głośnik rozmów głosowych. Aparat również zdemontowany. Siedzi dość mocno, więc uważajcie. A jeżeli chcecie pozbyć się samego wyświetlacza, najpierw odklejcie ten kabel. W tym przypadku wyjątkowo nie musicie używać suszarki. To jeden z nielicznych telefonów, w którym do przymocowania szkła użyto nie taśmy obustronnie klejącej, a kleju. Jest on na tyle mało wytrzymały, że wystarczy delikatnie wepchnąć kostkę pomiędzy szybkę a ramkę, a ekran praktycznie sam odejdzie. Uważajcie jedynie tutaj, na dole, gdzie znajdują się ważne elementy elektroniczne, które można bardzo łatwo uszkodzić. Po całej operacji wyświetlacz bez problemu wyjdzie z ramki. Zatem to już wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!